Siemanko, jestem Lucek, a to jest Spin Tires. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. I nie będę dzisiaj pokazywał jednego pojazdu w tej grze. Jesteśmy sobie na tak zwanym playground, czyli polu zabaw dla wszystkich trackerów. No kurde, jak to fajnie wygląda. Po tej nowej aktualizacji troszeczkę fajnie wygląda animacja kół. Natomiast ja bym chciał wam pokazać kilka nowych pojazdów, jakie zostały dodane do tej gry. Właściwie one nie zostały dodane, one zostały zaakceptowane jako modyfikacje oficjalnie dodane do tej gry. O, w ten sposób mogę powiedzieć. Bo są to rzeczy tworzone przez graczy, które zaakceptowali twórcy. W tym miejscu troszeczkę gra zwalnia. Tak odrobinę te FPS-y spadają, bo tych pojazdów zespawnowałem sobie trochę, ale to właśnie na potrzeby tego, aby wam je pokazać, zademonstrować. Więc chodźmy po kolei. To jest sobie o taki o samochód, który jak dla mnie jest radzieckim odpowiednikiem Hammera H1. No jest taki straszny, on jest wielki, ale w sumie Hammer chyba w środku ma troszeczkę więcej miejsca. Ale z przodu jest taki toporny, jak typowy jakiś radziecki samochód, no taki terenowy bym powiedział, tak? Jest ogólnie z wyglądu strasznie toporny, nie wiem jak on to inaczej powiedzieć, ale jak patrzę na niego, to od razu wiem, że to jest jakiś typowy Rosjanin, no. Nie jest to może za szybki pojazd, zobaczę jak się na jedynce plus spisuje. Tak, zaraz sobie popatrzymy inne tutaj samochody, które też mam nadzieję będą ciekawe. Nie będę testował dzisiaj każdego po kolei, jeśli chodzi o wykorzystanie ich w jakimś tam trudnym terenie. Natomiast tutaj będziemy sobie patrzeć, jak one mniej więcej jeżdżą po kolei. Myk. Nie? Na jedynce plus naprawdę bieda, bardzo powoli jeździ, ale zobaczcie jak fajnie się samochód, ta karoseria. O, ale to było dziwne teraz, zerknijcie. Zanurzyłem się całą maską praktycznie pod wodą. I ona się nie pobrudziła. Dopiero od tych takich plusków, plasków samochód się gdzieś tam pobrudził po bokach. No to takie trochę dziwne moim zdaniem. O, uwaga. No teraz się tam, coś tam się zabrudziło. Okej. Ale dach dalej jest w miarę suchy miejscami. W ogóle tu są chyba skórzane siedzenia. Ej, ale to może nie są skórzane siedzenia, to są jakieś ofoliowane siedzenia. No bo zobaczcie, tu chyba nawet nie ma szyb w tym samochodzie. On jest stworzony właśnie do takiej jazdy. Wbijasz w rzekę albo, nie wiem, w jakieś jezioro i jedziesz po dnie. Nie, ale tu nie widzę żadnych jakichś wyżej wydechów. Tak żeby... i też dolotów. Żeby mógł odprowadzać spaliny. Chociaż spaliny pod wodą może odprowadzać, tylko nie widzę żadnego dolotu wyżej, żeby mógł, żeby dostawał powietrze. Także pod wodą raczej głęboko zanurzyć się go nie da. Nie, tu pod spodem coś tutaj. Coś tutaj jest. Ja nie wiem, czy to nie jest czasem jakiś wydech, ale zdaje się, że okolice silnika są troszeczkę zagrzane, bo tak faluje powietrze w tym miejscu. No ale nie widzę tutaj żadnego dolotu dodatkowego, tak aby móc się głębiej zanurzyć. Więc nie rozumiem. Znaczy, nie rozumiem dlaczego jest ta folia na siedzeniach. No może rzeczywiście one są skórzane, ale cholera ich tam wie. Ogólnie nie jest on za szybki. Mamy tutaj blokadę dyferencjału, możliwość włączenia. Mamy napęd na 4 koła. No i z tego co widzimy, opony są... Z tyłu są chyba podwójne koła nawet, także jest to naprawdę szeroki... Naprawdę ma dobrą przyczepność, podejrzewam, to auto. Zaraz, bo tutaj jest jakieś błoto, chyba za tym laskiem. Możemy tam zajechać i to sprawdzić. Chociaż tych pojazdów tutaj do patrzenia jest kilka, ten nie jest jakby taki najciekawszy, no bo on tylko jeździ i właściwie większość pojazdów tutaj tylko jeździ z tych modyfikowanych. Ale on nie jest taki, nie jest taki ciekawy, nie jest za szybki, nie wiem, nie za dużo elementów się w nim animuje. O, pod tym względem, tak? Tu jest błoto i tu się można bardzo, bardzo łatwo zakopać. Ale ten samochód raczej nie będzie miał problemów, aby się stąd wydostać. Bez bl... O kurde, tu się naprawdę można nieźle zatopić. All wheels. I bez blokady dyferencjału nawet sobie coś tam radzi. Podejrzewam, że teraz daje pełny gaz, ale... Jak powolutku będziemy sobie myk, myk, myk. Moment, wezmę na jedynkę. O, w ten sposób. Kurde.
No tak nie powiedziałbym, że... Trochę nawet bym powiedział, że nie daję sobie rady. A ciężko tutaj ustawić jakby prędkość obrotową padem. Nie wiem, ale możemy bez problemu włączyć blokadę dyferencjału i powinien się wydostać, kurde. Taki wielki grat. No, trochę poskręca się kołami i ładnie. Wyskrobał trochę więcej ziemi i gitara wyjechał sobie bez problemu. No dobra, patrzymy kolejny bus. Tu mamy coś takiego. To jest rajdówka z naklejką JDM, to jest... No, taka modyfikacja niedopracowana troszeczkę, bo kolesiowi wystają stopy z podłogi. Chyba ten koleś został jakby przyszykowany do ciężarówek. Zobaczcie, jak szybko się skręcają tu kółka. Bardzo szybko, nie? Jak na te pojazdy w Spin Tires. Dobra, uruchamiamy to dziadostwo. Patrzcie, gdzie mamy wydechy. Yeah! Rad style. No i to jest bardzo szybki pojazd. On tak jakby dopiero na czwórce dostaje buta. Nie? Tak. Na piątce to już w ogóle. To nie jest typowo terenowy samochód. Ja bym powiedział, że to jest jakaś rajdówka. I chyba napęd naprzód. Nie możemy tu ustawić blokady dyferencjału, ani napędu na wszystkie koła. Ale no i dziwne też w sumie, że tutaj dostajemy jakiegoś damage'a. Chociaż nie, bo to jest wydech, tak? Tutaj mamy u góry. To nie jest dolot, więc okej, dobra. Może gdzieś tam mu brakowało tlenu. Skrzela mu zainstalować i pod wodę niech jedzie. I tyle. No a w sumie jestem ciekawy, bo ten samochodzik ma bardzo mały prześwit. Jestem ciekawy, jak sobie... jak on zapieprza. Jestem ciekawy, jak spisze się na tym takim błocie wielkim. Tutaj, zaraz się wpieprzymy. No podejrzewam, że sobie nie poradzi. Tu się nawet zatrzymał. On się zahaczył w ogóle od podwozie. Ojej. Panie, jak zmienia biegi, to się zatrzymuje. Dobra, ale jeszcze nie wjechałem w to najgorsze błoto. Ja nie wiem, czy on ma napęd na cztery koła, ale wygląda na to, że on ma napęd tylko na przód. Ojej. Nie no, coś tam jedzie, no. Jakoś nie... Nie ma problemu, żeby tu się przedostać. To ciekawe, to musi być super lekki, ale... Spróbuję się tak zakopać mocniej. I zobaczymy, czy sobie poradzi. Fajnie pokazana jest ta animacja, jak koleś zmienia biegi tam w środku. No dobra, zakopałem się dosyć konkretnie. Teraz zobaczymy, co się stanie. Kurde! Człowieku! Chwilę tak pokręciłby i by wyjechał bez problemu. O. Zobaczcie, jaką. jaką ścieżkę właściwie. Ja pcham tą ziemię przed sobą. Jaką ścieżkę zostawia za sobą ten samochodzik, a jaką zostawił za sobą tamten. Tamten po prostu na dwa koła robił ślad, a ten pcha tą ziemię przed sobą. Oj, tu może być ciężko wyjechać. Ale coś tam by dał radę. Nie, no jakby tu pokręcił, nie wiem, na wsteczny, może by wyjechał. Oj, ale już jest ciężko. Chyba się cały zanurzył w tym błocie. No, tutaj był jakiś taki rowek, dołek. I tak... O, kurde. No i tak trochę ciężko tutaj chyba będzie. Coś tak widzę. Ale daje radę, daje radę. Słuchajcie, czy to jest Łada? Nie mam pojęcia, ale tak przypomina mi troszeczkę przód. Ale daje radę, kurde! Jakimś cudem wyjechał z tego gówna, dosłownie. Także tak, da radę nim tutaj przejechać. Patrzymy na następne auto. To jest ten motherfucker. I to jest motherfucker, który nazywa się Naprawisz mnie śrubokrętem, wjadę wszędzie, przewiozę wszystko. I ogólnie jestem tak prosty, że hej. I fajnie brzmię. I nie mam kierowcy. I w sumie mam fajne chłodzenie silnika. No bo tak, bo jest odkryty silnik na zewnątrz. Ładnie to wygląda, tam w środku widzimy wentylator, jak sobie chodzi. Ładnie się to wszystko tu skręca, co ciekawe. Nie wiem, czy może to nazwać przegub. Ten przegub, on się wgina na wszystkie strony. I to jest bardzo fajne, to jest pomocne, bo czasami na przykład jak jest przyczepiona
przyczepa z długimi kłodami do ciężarówki, no to ona potrafi przechylić całą ciężarówkę na bok, tak? A tutaj mamy ten przegłup, no i w przypadku gdy na przykład ciężarówka się przechyla na bok, myk, myk, no to jeszcze się nie wywróci, tak? I samochód chyba bardzo ciężko ogólnie przewrócić na bok. No zobaczcie, teraz on się bardzo ładnie poddaje tym górkom, tak? Czyli te górki się bardzo jemu łatwo poddają. Bo nie ma problemu z tymi wybojami strasznymi. Podejrzewam, że na tamtym wielkim bocie też by sobie 100% tak poradził. A tak jestem ciekawy, jakie ma modyfikacje. W sumie w tamtych pojazdach też powinienem coś sprawdzić. Co to jest? Aha, to są te. A to co to? Garage. Aha, tu trzeba go po prostu reloadnąć. Coś źle go mam ustawionego. Co to w ogóle jest? Aha. Nie wiem, to jakieś tam punkty do zdobywania tych garaży w misjach. Tak, do Spin Tires została dodana nowa aktualizacja. Te pojazdy prawdopodobnie były już wcześniej w Spin Tires. Ja natomiast sobie je wszystkie pobrałem, jakie tylko tutaj były dostępne z tych zatwierdzonych modyfikacji. No i rzecz jasna, można sobie wgrać też inne modyfikacje, które będę patrzył w ramach serii, co jest modne właśnie z tej gry. I no, dawno nie było takiego odcinka, ale postanowiłem zająć się może. Jaki ciekawy dolot tutaj jest. Postanowiłem zająć się może tymi oficjalnymi dodatkami, modami, które zostały zatwierdzone przez twórców. No i ten jest jednym z nich, jest bardzo fajny sposób przewożenia drzewa i myślę, że w wielu sytuacjach na mapach by się nawet lepiej spisał niż w przypadku, kiedy byśmy mieli taką zwykłą ciężarówkę z naczepą czy przyczepą z kłodami, tak? Bo no jest wiele takich sytuacji, gdzie naprawdę przechylenia są spore i bardzo łatwo wywrócić. Możecie sobie obejrzeć odcinek z wujkiem Bohunem, jak grałem, jechałem w Volvo FM1, jakoś tak się nazywała ta ciężarówka i miałem straszne problemy z wywrotnością. Ona była wysoka i dość wąska jak na te tereny tutaj. Zresztą prześwit też był za mały jak na te tereny. I nie powinna się znajdować w tej grze, ale to jest, wiecie, zabawa. Można robić wszystko, no bo to jest gra. No i tam właśnie miałem problem z tą wywrotnością. Myślę, że ten problem byłby tutaj totalnie zniwelowany przez tego wielkiego motherfuckera, tak? Bardzo, bardzo fajnie wygląda ta modyfikacja. Strasznie mi się podoba. No i sama mechanika pojazdu też jest ciekawa. Nie widziałem wcześniej takiego pojazdu tutaj w Spin Tires. Teraz testujemy sobie na następnego. A weźmy sobie tego. To jest. Wow. To jest UAZ mocno zmodyfikowany. Out of fuel. Na szczęście możemy zatankować. 180 litrów. Skubaniec. Dziwne sprężyny. Zerknijcie. One są jakby zawieszone w powietrzu. Jakby tak. Wygląda na to, że on jakby nie miał. A nie, ma tam. Jak to się nazywa? Amortyzator? Ojej. Ale dziwnie się nim jedzie. I dziwnie brzmi, za cicho. Jakby. Napęd na tył trochę nie daje rady. Ale. Ojeju, ojejku. Ależ dziwnie. No dobra, próbujmy napęd na wszystkie koła. Strasznie cicho chodzi. W ogóle go nie słychać, ja nie wiem. Dobra, blokada dyferencjału włączona. Jeju. Samochód wygląda no naprawdę zajebiście terenowy, ale tu się okazuje, że. Ojej. Dobra, spróbujemy skrzynię automatyczną. Natomiast fajnie wygląda podwozie, bardzo fajnie się animuje. O, dostaje powera na piątym biegu, na czwartym chyba nawet. Zobaczymy co z wodą. Jakoś tam daje radę, jakoś daje radę. No, mieliśmy trochę problemy z takim bardzo płytkim błotkiem. No, jestem ciekawy, jak sobie poradzi na tym hardkorowym błotku. Tutaj na tym. O, zapieprza teraz. I zobaczcie, mimo takiego
dość konkretnego zawieszenia i tak na takim terenie dostajemy uszkodzenia. To jest w ogóle niemiłe, nie powinno tak być. Samochodzik, no kurde, naprawdę ma niezłe zawieszenie, nie powinno tutaj być żadnych uszkodzeń, a mimo to są i nawet po takiej jeździe dosyć lajtowej, więc dziwne. Ale udało się jedynkę plus wrzucić praktycznie z miejsca, bo się zatrzymałem na chwilę w tym błocie. No taki, spodziewałem się czegoś więcej po tym wozie. Zobaczymy zaraz, co się stanie na tym błocie. Nawet pokonując te tereny tutaj, w tym nazwijmy to samochodzie rajdowym z bardzo małym prześwitem, udało mi się dotrzeć aż tam. A w tym już mam problemy tutaj. Jaja, no po prostu jaja. Zobaczcie, już zakopany. Jezus. Straszne. Słuchajcie, tylko jak bulgocze. Tak, jedynka plus to zdecydowanie za dużo, ale on sobie to powinien radzić lepiej. A zobaczmy, jakie ma modyfikacje. Może są jakieś, nie wiem. Coś jest. Aha, tu są... Tu jakiś zderzak. Się boję tutaj troszeczkę włączać to wszystko, bo niektóre rzeczy są i tak zbugowane i potrafi grę wywalić. Ale tu są jakieś większe koła. Aha, tutaj mamy chyba hak i można coś zamontować sobie. No zobaczmy. Wyłączymy garaż. To rzeczywiście coś jeszcze ten pojeździk może... może sobie taką przyczepkę podczepić. Ale mimo takiej wielkiej średnicy dalej jest problem z przemierzaniem tego błotka. To jest niemiłe. Powinien sobie zdecydowanie lepiej tutaj radzić. Dobra. Oj, kurde, i się zakopuje. Jak dostaje większych obrotów, no to nagle nurkuje pod błoto. Także lipa, spodziewałem się po nim czegoś więcej. Co my tu dalej mamy? Mamy sobie takie coś. Taki niepozorny samochodzik. Okej. Myk. Zobaczymy od razu, co ma. Żadnych dodatków, dobra, żeby nie zapomnieć. Okej, powinien już wystartować. Już wystartował, aha, bo ręczny miał zaciągnięty. Bardzo ciekawa opcja, te opony są dziwne tutaj. Tak jakby bardzo, bardzo niskie ciśnienie miało w tych oponkach. Jadę praktycznie na kapciu, to jest dziwne. Ojej. No dobra, ale włączmy wszystko. Jak myślicie, ten samochód poradzi sobie lepiej niż ten poprzedni? Ale widzę, że modyfikacja trochę gorzej wykonana niż ta poprzednia. Karoseria wygląda bardzo sztucznie, zupełnie jakby ktoś zrobił to z kartki papieru. Ale wygląda na to, że radzi sobie w takich miejscach jak tutaj lepiej, ten pick-up. No i zobaczymy, czy jakieś uszkodzenia tutaj będą. Idziemy praktycznie taką samą drogą jak tamten, nazwijmy to Jeep, czy UAZ. O, kurde, no zobaczcie, ten już sobie dużo lepiej radzi. Tutaj nie było żadnych uszkodzeń na tym terenie, gdzie tamten UAZ zmodyfikowany mocno już miał uszkodzenia. I być może, no widać też, że ten pojeździk sobie lepiej radzi na błocie. Podejrzewam, że z jedynką przejedziemy dalej nawet. Ale nie podoba mi się on. No tak jak mówię, jest słabo wykonany. Ta karoseria budzi moje zastrzeżenia. Bardzo słabo wygląda. Nie wiem, czemu taka modyfikacja przeszła. A szczególnie fajnie się nim jedzie. Spokojnie. Też niewiele elementów chyba widzę, że tu jest animowanych. A nie, tam są, widzę, jest dyferencjał się rusza. Zaraz, jest tam wał napędowy w ogóle? Ja go coś nie widzę. Są tam jakieś wsporniki albo coś? Zobaczcie, jest dyferencjał, ale ja tu nie widzę wału napędowego. Ups. Tak, jest nawet jakby jakiś taki... No nie ma tego wału napędowego.
Samochód jedzie bez wału, ma napęd w kołach. Silniki w kołach elektryczne, Polsor 600. Nie no, nie no, to tak nie może być. Tu mamy następnego zawodnika. Co to jest? Też wygląda jak typowy Rosjanin, toporny. Z wyglądu. To wygląda jak jakąś Skodę mi to przypomina. Ale cholera wie. Śmieszny ten wózek. Teraz zobaczymy sobie inne maszyny. Jeszcze jest tu kilka naprawdę fajnych do pokazania. Już tutaj powinien się zawiesić. Kurde. Ale jedzie do przodu. Dobra, spróbujemy się nim rozpędzić w Odrę. Gazu, gazu, gazu. O, czwórka. No i nie czuć jego buta. I czwórka to chyba ostatni bieg. Bez przesady. Ten samochód nie będzie jechał 100 na godzinę. 60 to max. Dobra, tu zaparkujemy. Tu jest jego miejsce. Tu mamy następnego. No i tu już jest limuzyna. Aha, najpierw. Tak. O, możemy tu jakieś Mafia Wheels. Pillow. Chyba jakiś bagażnik. Bagaż, nie wiem. Mafia Wheels. Yeah. Prawdziwy tuning. Oh yeah. Dobra. I grzejemy. O, tu możemy nawet blokadę dyferencjału włączyć. Jeśli ktoś z was grał w Mafię grę, no to ten samochód by tam pasował, myślę. Ale na pewno nie do Spin Tires. Ojej. Ale o kurde, tutaj nawet fajnie się animują te opony. Bardzo ładnie ogólnie wykonany model. Nie wiem właśnie, czy nie jest skopiowany z jakiejś Mafii. No bo tam było też sporo modeli takich starszych. Być może nawet z jedynki, ale wątpię. Ten model wygląda dużo ładniej. No, nie powinien w ogóle na tym błocie się poruszać do przodu z takim bieżnikiem, absolutnie. Powinien się zakopać, o Jezus. Nie ma opcji, żeby tutaj jechał do przodu. Ale jedzie. Napęd tylko na tył, z tego co widzę. Tak, tylko na tył napęd. No. Tak nie pasuje mi ten samochód tutaj zupełnie. Ale ten wóz już tutaj raczej pasować będzie na 100%. Jestem bardzo, bardzo ciekawy, czy są tu jakieś modyfikacje. Nie, nie ma nic. Zatankujemy. Wow. Skumajcie. Tu mamy po środku silnik. Jak dodajemy gazu, no to wszystko się ładnie trzęsie i animuje. Sprawdźmy, czy mamy tu wały napędowe, ale ta modyfikacja już wygląda konkretnie. Nie ma opcji, żeby tu nie było wała napędowego, tylko czy ten wał napędowy się obraca. No więc właśnie, on się chyba, moi drodzy, nie obraca, nie jest animowany. O ile w ogóle to on. Tak, nie widzę, żeby był animowany. Ciężko to rozpoznać. Nasi cwaniacy tutaj zakamuflowali, co? Nie chcą pokazać, czy się animuje. Szukamy jakichś tutaj niedociągnięć i już widzę pierwsze niedociągnięcie. Zwróćcie uwagę na środek koła. Wszystko jest ładnie, pięknie, ale tarcza hamulcowa nie skręca się razem z kołami, tak? Skumajcie sobie. Jest, czy to bęben tam hamulcowy? Nie, to chyba tarcza jest. Widzicie? Jest tam w środku tarcza i ona się nie animuje, więc no trochę lipa. Ja wszystko znajdę tu. No i mamy tu od razu napęd na 4 koła. Możemy włączyć sobie blokadę dyferencjału. Jestem ciekawy, jak szybko to pojedzie. No i raczej nie ma opcji, żeby tym pojazdem się gdziekolwiek zakopać. I także... O kurde. Także nie ma opcji także na to, aby cokolwiek w tej grze zatrzymało pojazd z takimi wielkimi kołami. I no, one są bardzo szerokie, więc tym bardziej nie zakopią się w błocie. Jeśli mógłbym się przyczepić, to rzeczywiście wkurzają mnie te tarcze hamulcowe, które się razem nie skręcają z kołami. No, one się wtapiają w te koła. To bardzo boli, bo Spin Tires jest taką grą, gdzie no właśnie tutaj wszystko jest jakby dociągnięte, tak, do samego końca. I każda część w tym samochodzie, w tych samochodach przynajmniej się animuje, no a tutaj w tym momencie widzimy trochę lipę. Ale Skuba nie zakopał się tutaj. Blokada dyferencjału jest. Patrzcie, jaki typ. No trzeba na niskich obrotach wyjechać z takiego grząskiego błota. Takie szerokie opony. No to jest rzeźnia.
Taki byłem ciekawy trochę tego pojazdu i tak myślałem, no takie szerokie opony to raczej się nigdzie nie wkopiemy, a zobaczcie, sytuacja jest odwrotna. Ciekawe jak są właśnie projektowane to, te modyfikacje, te pojazdy modyfikowane do tej gry. Czy model może ustalić w jakich sytuacjach powiedzmy będzie się samochód zakopywał? Pewnie ma też wpływ na to jaką samochód będzie miał moc. Zobaczcie, że to zostało dodane do Spin Tires. Ogólnie jak teraz za długo mielimy w miejscu, to z opon zaczyna lecieć dym. One się jakby nagrzewają czy coś. O, widzicie teraz? Palimy kapcia na błocie. Musimy trochę zmniejszyć obroty, żeby stąd wyjechać i trzeba jechać tak powoli. Podczas gdy ten Hammer nie ma z tym żadnego problemu, aby stąd wyjechać. Może na chwilę wrócimy do niego. To jest ten. Ja jestem na 100% pewny, że my sobie... O kurde, zatapia się jeszcze. Ja jestem na 100% pewny, że ja sobie stąd wyjadę bez większego problemu, tak? No zobaczcie. I z jaką prędkością jeszcze? A tamten wielki monster truck zakopuje się. To jest... A ten w ogóle Jeep... to jest w ogóle masakra. Dobra. Tutaj zatopiony, trafiony, zatopiony monster truck lipa. Zanim przetestujemy sobie tamtego, to weźmy sobie... Jeepa jakiegoś. Komacze, nie wiem. O! Możemy coś załadować od razu? Nie wiem, ale chyba nie. Tutaj nie mam. A zobaczmy, jakie mam modyfikacje, jeśli w ogóle są. Coś jest. Dobra, najpierw zatankujemy. Muszę kawałek odjechać, żeby mi. Coś tutaj jest. Wow, sporo można tu zainstalować. No dobra. Bardzo fajna konstrukcja, samochodzik bardzo fajnie brzmi. Niektóre modyfikacje mają swoje dodatkowe dźwięki, inne nie. Takie kółka i takie kółka. Ja wolę chyba te są najładniejsze, standardowe jakby. Te w ogóle mi tu nie pasują jeszcze z felgami aluminiowymi. Aha, tu możemy sobie zamontować różne rodzaje pak jakby. Tu co my tu mamy? Wow! No ciekawe! Transport. A dajmy sobie coś takiego, moment. Oddal mi się. O, carriage. Teraz prawdopodobnie będę mógł przewozić drzewo. Dobra. Jest. Lumber. I teraz muszę kawałek wycofać. No i zobaczymy. Da się czy się nie da się. Muszę chyba też samochodem wjechać tutaj do środka, w ten obszar. No, uwaga. Okej, coś się pojawiło. Tu można i na Jeepa. Tylko, ach, znowu lipa. Zobaczcie, że te amortyzatory wystają troszeczkę. Z tej paki prześwitują. Nie fajne to jest. Moment. O, i zainstalujemy coś innego, żeby to tak nie wystawało. Taki tam minusik. O, i to już chyba. A moment, jeszcze zobaczę sobie to. Może nie będzie wystawać, jak to zainstaluję. Też wystaje. Cała rama nawet wystaje. To chyba najlepiej będzie to wyglądać. Okej. Myk. No, nie pasuje trochę do reszty, ale okej. Zostawimy sobie. Tak? Tak. Dobra. Carriage musimy załadować. Tych nie możemy. Te możemy, ale musimy się odpowiednio ustawić. Dziwne. Aha. Ojej. Dziwne, że musimy się jakoś inaczej ustawić. Nie rozumiem tego. Jak się fajnie koła przechylają pod różnym kątem. Dobra, jeszcze raz. To jakieś dziwne jest. Dobra, najszybciej będzie, jeśli ja tutaj zawrócę sobie. I zejdziemy sobie odpowiednio. Kurde, nic nie widzę.
Ojej, coś przywaliłem chyba. Trudno. Rzuca go troszeczkę z skubańca. On jest bardzo wysoko zawieszony. Dobra, teraz powinno się udać. No hej! I co? O, dobra. No i jak? Jeszcze trochę w prawo. A dlaczego to musi być równo z tą półciężarówką ustawione? Nie trzaje. O! Udało się. To jest dziwne. Ale się udało. Dobra. Nieważne. Jedźmy już. Mamy tutaj, możemy włączyć napęd na 4 koła, możemy włączyć blokadę dyferencjału, więc trochę opcji do manewru tu jest. Mamy jakiś tam ładunek, z tego co widzę, ciężarówka na razie daje radę. Uoho! Kurde, myślałem, że mi zawieszenie urwie. Dobra. Wszystkie koła i co? Panie ciężarówko, powinnaś transportować drzewo, a tu co? A tu co? Dobra, próbujmy małe obroty niskie. Co się dzieje? Dupa, dupa. Musimy to odczepić, bo nie ma opcji. Dobra. Ajajajaj. Czyli ciężarówka raczej nie nadaje się do transportu drzewa. Wywalę sobie może jeszcze tą pakę, bo chcę widzieć, jak animuje się całe to podwozie. Daję sobie kamerę. O, właśnie, teraz będziemy wszystko ładnie widzieć. No, ładnie to wszystko chodzi. Poza tym mankamentem po zainstalowaniu... O, widzę kolejny mont, ale zaraz wam pokażę. Daję czadu z Kubana. Najfajniejsze jest to, że te koła się tak świetnie przechylają i reagują na grunt. Chociaż nie są fajnie tak zaciekawie animowane, jeśli chodzi o obrót. Tutaj miałbym zastrzeżenie, wyglądają tak sztucznie bardzo. Teraz już mniej sztucznie, bo trochę tego błota naleciało na opony, więc ten obrót jest w miarę taki ok. Ale kurde, daje radę z Kubana. No i zobaczymy na... Czy pokona naszego rosyjskiego Hammera? No jestem ciekawy. A tak, miałem powiedzieć jeszcze o mankamencie. Zobaczcie, że tutaj z przodu są takie żółte światełka. Prawdopodobnie to są jakieś kierunkowskazy albo światła dodatkowe pozycyjne. To one prześwitują przez tekstury tego samochodu. Przez karoserię. Tak nie powinno być, moim zdaniem. W ogóle tak nie powinno być na 100%. Ach. Ale ogólnie zobaczcie, pojeździk daje naprawdę radę. Wał napędowy, trzeba zwracać na takie rzeczy uwagę. I wał napędowy, z tego co widzę, się tu nie obraca. A w samochodach tych spintajerowskich, w większości się obraca. Natomiast jeśli chodzi o pokonywanie terenów, no to zobaczcie. Miód malina, no, radzi sobie bardzo, bardzo ładnie. Fajnie podwozie reaguje na wszystkie przeszkody. Mamy tutaj opcję przewożenia drzewa, ale to raczej nie jest pojazd do przewożenia drzewa w bardzo trudnych terenach. No, bo wtedy ma jakby... Ja myślę, że on jest za lekki po prostu. Jest za lekki i nie może uciągnąć tej przyczepy, tak? Zostały jeszcze chyba dwa czy trzy pojazdy, ale bardzo ciekawe, najciekawsze zostawiłem na koniec. Bo mamy do przetestowania jeden ośmiokołowy samochód i mamy do przetestowania jeden samochód dwunastokołowy. I ciekawy jestem, czy tam mam napęd 12x12. Tak? Zobaczcie, to jest tamten skurczysyn. Ale najpierw zobaczymy jego mniejszą wersję. A tu mamy jeszcze jakiegoś innego. Moment, zobaczymy co będzie. Ten jest najpierw. Co to w ogóle jest? Bardzo mały prześwit.
Mamy kilka modyfikacji i tu są głównie opony. Myślę, że te Baja Wheel tak się nazywają. Dobra, sprawdzamy. Cofamy. No niby terenówka. Prześwit w miarę ok, jak na europejskie standardy. Powtarzam i podkreślam, jak na europejskie standardy, ale jesteśmy w Rosji. Tu nie ma autostrad. O nie. Są drogi jakie są, sami widzicie. No, możemy tu włączyć blokadę dyferencjału. O, włączyła się czwórka i nagle samochód dostał jakiegoś przyspieszenia. Na piątce też coś tam się działo, ale ogólnie nie tego bym oczekiwał od samochodu, który jak na standardy rosyjskie ma dość niski prześwit i z tego co widzimy dość sztywne zawieszenie. Bardzo kiwa tym samochodem. Bardzo, bardzo, bardzo bym powiedział. No wygląda jak jakiś Range Rover. No, strasznie twarde zawieszenie. Podejrzewam, że poradzi sobie na jakimś tam, o, błocie, jak tutaj, świetnie sobie radzi. Zobaczymy jak na tamtym błocie. Tutaj kamienie. Myślę, że też sobie poradzi. Może się zatrzymać, żeby zmienić bieg, bo chyba po tej ostatniej aktualizacji te biegi trochę mniej płynnie się zmieniają, co jest aktualnie bardzo fajne, bo no, jak mamy skrzynię manualną, to przecież kierowca musi mieć odrobinę czasu, aby ten bieg zmienić. Szczególnie, gdy wszystko dookoła się buja, tak? Trzeba jeszcze trafić ręką w drążek zmiany biegów. No trochę to trwa. I tutaj myślę, że ukłon w stronę twórców, że takie coś dodali, bo to jest zmiana globalna, ona też wpływa na zmianę biegów we wszystkich modyfikacjach, tak myślę. Ojej, jedynka plus, prawie samochód zgasła, ale daje radę. Nie wiem, czy to za sprawą tego, już chciałem pochwalić samochód, że tak świetnie pokonuje te tereny i od razu się zakopał. No, czyli standardowo, błoto musi powoli przemienić, ale jak najbardziej by sobie radę dał. 8 na 8. Jakie mamy tutaj mody? Najpierw zatankujemy. Ojej, tu mamy sporo. O kurde. Skubanie z dymi, o jak brzmi. Nieźle. Dobra, możemy sobie taką pakę załadować. To co to jest? Aha. To jest przyczepa. To jest cysterna. Kontener. To jest na drzewo. Tu byśmy musieli coś zainstalować dodatkowo, nie wiem. Ja bym tu zainstalował kontener i jeszcze dodatkowo przyczepę. Myk, też kontenerowa. I tu mamy, a co to jest? Niedostępne, nie wiem. I tu mamy jeszcze off-road. Medium, military wheels, o, tak to się nazywa. Domyślne opony były fajne, ale one wyglądają, nie wiem, trochę taki jakby za płytki bieżnik mają. Chociaż i tak zajebiście głęboki. Ale to nie jest jeszcze poziom Spin Tires. No dobra, mamy naprawdę potężną ciężarówkę, napęd 8 na 8. Dwie osie skrętne. Bardzo fajny dźwięk, mamy wrażenie, że prowadzimy naprawdę ciężarówkę przystosowaną do jazdy po takim hardkorowym terenie. Ale zobaczymy, co się zaraz stanie. To jest w ogóle Tatra, jak się nazywa. Ja gdzieś kojarzyłem te ciężarówki z tego, że one są bardzo dobre na takie tereny. Ale już nie pamiętam, nie chcę tutaj też źle powiedzieć, jakie, gdzie one były produkowane. Ale wow, w ogóle co on robi? Z takim ładunkiem widzicie teraz wyższość takich ciężarówek nad pojazdami terenowymi, tak? Jak próbowaliśmy tamtym pick-upem przeciągnąć taką małą przyczepkę po takim terenie. Mamy już 10. bieg. Bardzo fajnie wykonana modyfikacja. Ładny dźwięk. Wszystko ładnie tutaj chodzi. Nie wiem, czy ta konstrukcja się wygina, bo w niektórych pojazdach jest jeszcze tak, że ta konstrukcja troszeczkę się gnie i to widać.
Ale radzi sobie, kurde, po prostu świetnie. Teraz coś przyróżna chyba, bo nie widzę, gdzie jadę. Wow. Kurde. Ja nie muszę patrzeć, gdzie jadę. Tu mamy to błoto. Teraz zobaczymy, co się stanie, gdy wjadę w błotko. Promień skrętu jest cholernie duży. Dobra, i zaraz wbijemy się w to grubsze. Ja pierdzielę. Ze względu na... O, proszę, coś tutaj... Problem. Dam trochę mniejsze obroty. Niższe. Ej, daj radę. Poszła. No i gucio. Kurde, naprawdę potwór. Jak będę z wujkiem Bohunem się bawił w przechodzenie jakiejś mapy, bo chyba można też przechodzić teraz mapę z modyfikacji, jakąś zmodyfikowaną, niekoniecznie tą, którą stworzyli twórcy, no to myślę, że wezmę sobie tą Tatrę. Absolutnie fenomenalny pojazd. Każdy teren chyba pokonam tym samochodem. Świetny. Ale mamy tutaj coś jeszcze innego. Ten, wiecie co, ten chyba nie będzie aż taki ciekawy. Tu jest jeszcze przyczepa. Tu jest ten motherfucker, którego już patrzyłem. Tego też patrzyłem. A gdzie jest ten taki fajny? Chyba się gdzieś przestawił. Myk, myk, myk. Busa już. 12 na 12. Tatra. Ja cię nie pierdzielę. Co to w ogóle jest? Dobra, garaż. O, nie ma tutaj dużo modyfikacji. A to jest ciekawe. Możemy od razu długie kłody tym przewozić. Ja chcę to sprawdzić, jak to działa. Co to za potwór? Jak to skręca? Ile tu osi skrętnych? Też dwie, cztery. Bo jeszcze z tyłu. Jezusie. Muszę koniecznie wujkowi to pokazać. Dobra. Zobaczmy. No i powinniśmy długie zainstalować. Wow. Są mi długie. Możemy tutaj tylko blokadę dyferencjału włączyć. I ruszamy. To również jest Tatra jak poprzedni pojazd, ale poprzedni zrobił na mnie mega wrażenie. Nie wiem, czy ten będzie... zrobi na mnie takie wrażenie jak tamten. O kurde. Jakie te kłody są wielkie! One są większe niż na tej długiej przyczepie. Znaczy takie grubsze. Jedziemy do wody. Ja będę musiał poczytać sobie o tych ciężarówkach. Imponujące. 12 na 12, kurde. Nie do pomyślenia. Będę musiał poczytać albo coś pooglądać o tych Tatrach. Bo ja gdzieś słyszałem właśnie, że to są bardzo dobre ciężarówki do transportu. Ale nigdy jakoś nie zagłębiałem się w ten temat. I teraz się tutaj natknąłem w jakiejś modyfikacji, jakiś gracz pewnie stworzył. Albo dodał z innej gry być może nawet. I tak sobie jest, no. Nie wyobrażam sobie, żeby ten samochód gdziekolwiek, czy ten pojazd gdziekolwiek mógł się zakopać. Jezus. Ło. Tutaj problem. Ciekawe, czy tutaj jest kilka silników, czy tylko jeden. Ale jak jeden, to nie wiem, jaka to jest jednostka. Wolę nawet nie myśleć. No same straty na tym, na przełożeniu napędu są ogromne pewnie. No dobra, ale tu mamy błoto. Nie wyobrażam sobie, żeby ten samochód się, czy pojazd, zakopał. Tutaj i w ogóle gdziekolwiek. To jest niemożliwe. Dobra, włączamy sobie jedynkę. Grzejemy. No tamten radził sobie lepiej. Był jakiś taki bardziej żwawy. Ten już taki nie jest. Co jest zrozumiałe. Jest przeogromny. Kurde, skubaniec.
Ale daję sobie jakoś radę. Nie mogę się doczekać, kiedy będziemy testować te wszystkie pojazdy w normalnych warunkach, na mapach już, a na pewno będziemy to robić. Chciałem nagrać teraz taki trochę dłuższy odcinek, żeby pokazać te wszystkie samochody, jak one działają i funkcjonują. I mam do Was prośbę, piszcie w komentarzach, który z tych samochodów zrobił na Was największe wrażenie, bo na mnie zrobiła Tatra, ale 8x8, ta poprzednia. Kurde, normalnie rakieta. Ten pod względem wielkości, ta Tatra też zrobiła pod względem wielkości na mnie duże wrażenie. No i który z tych samochodów? Raczej żaden. Może ten pick-up był fajny, tylko tam trochę te amortyzatory wystawały. Fajny był pod względem jak funkcjonowało zawieszenie i ogólnie ładnie to wszystko wyglądało. Ale wypowiedzcie się właśnie w komentarzach. Jeśli macie też jakieś informacje albo swoje doświadczenia z tego typu pojazdami, a szczególnie Tatrą, to oczywiście piszcie też w komentarzach, bo chętnie coś tam poczytam. No i jeśli Wam podobał się ten materiał, to dajcie łapki w górę, a następne materiały zrobię właśnie już chyba z innych modyfikacji, jakie sobie wrzucę, bo jest ich naprawdę bardzo dużo. O, tutaj mamy nawet prawdziwe zdjęcie w środku jakiegoś pojazdu, chyba też Tatry, tylko z czterema kołami. A tam jest napisane Tatra S15 NT 235 4x4 AWS program. Jakoś tak się nazywa. AWS program, nie mam pojęcia. Chyba jakaś wyścigowa Tatra. No nic, bardzo Wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Trzymajcie się, na razie, pa pa.